Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Pokażę Wam tutaj 5 zadań dotyczących prędkości, drogi i czasu i spróbujmy sobie już zrobić zadanie pierwsze. Adam przeszedł 10 km w 2 godziny, Bartek przeszedł 12 km w 3 godziny, który z nich szedł szybciej? W matematyce prędkość możemy oznaczać małą literką V. Czyli piszemy sobie V i najpierw zajmiemy się prędkością Adama, czyli piszemy sobie V, a równa się i piszemy sobie 10 km przez 2 godziny. Czyli wynik będzie 5 km na godzinę. Teraz zobaczmy sobie V Bartka. V Bartka to jest 12 km przez 3 godziny. 12 przez 3 to w matematyce 4 km na godzinę. Który z nich szedł szybciej? Szybki rzut oka? Oczywiście Adam. Czyli piszemy VA jest większe niż V Bartka. Zadanie drugie. Z jaką prędkością biegł zawodnik, który dystans 600 metrów pokonał w 2 minuty i 30 sekund? Wynik podaj w metrach na sekundę. Znowu stosujemy sobie wzór na prędkość, czyli piszemy V to się równa. No i tutaj u góry piszemy sobie 600 metrów, a u dołu piszemy 2 minuty i 30 sekund. No i musimy sobie postawić pytanie. Jedna minuta, ile to sekund? Jedna minuta to jest oczywiście 60 sekund. Napiszmy sobie to. Jedna minuta to jest oczywiście 60 sekund. Czyli 2 minuty to jest inaczej 120 sekund, bo jest dwa razy więcej. I jeszcze plus 30 sekund to jest 150 sekund. Czyli mamy tutaj 600 metrów przez 150 sekund. I teraz, moi drodzy, zera nam się skrócą. 60 podzielić na 15, możemy skracać, może już znamy ten wynik, to jest 4. Mamy tutaj 4 metry na sekundę. Przejdźmy do zadania trzeciego. Rowerzysta jeździł rowerem między 17.15 a 19.15 ze średnią prędkością 20 km na godzinę. Jaką trasę pokonał? W matematyce trasę oznaczamy literką S. I piszemy sobie S to się równa. Prędkość, którą mamy, to jest 20 km na godzinę. A droga, którą a czas, który mamy, to jest 2 godziny, bo tutaj jest między tymi godzinami jest 2 godziny różnicy. No to skracamy sobie godziny. 20 razy 2 to 40 km. Zadanie czwarte. Motorówka płynęła w górę rzeki przez 6 godzin. Ile czasu zajmie jej płynięcie w górę rzeki, jeśli porusza się dwa razy szybciej? No to piszemy sobie drogę. Droga to jest S. Pytanie, czy znamy prędkość? Odpowiedź brzmi nie, ale znamy już symbol prędkości. Możemy napisać V. Razy 6 godzin. No to jeżeli płyniemy w górę rzeki, to droga, którą pokonujemy, jest taka sama. Czyli piszemy sobie S równa się. I teraz tak, ile wynosi prędkość? Prędkość jest dwa razy szybsza, czyli jeżeli tutaj było V, to tutaj będzie 2V. A tutaj zostawiamy sobie kwadracik, bo my nie znamy tej liczby. My będziemy tę liczbę dopiero wstawiać. Wiemy z matematyki, że skoro te wielkości są takie same, to te po prawej też są takie same. Czyli zobaczcie, co tutaj będziecie mieli. Będziecie mieli V razy 6H równa się 2V razy kwadracik. No i teraz pytanie, czy wiecie, co tutaj w ten kwadracik wpisać. Te V się oczywiście zredukują, bo są po dwóch stronach, można podzielić na V, jeżeli tu mamy prędkość. I teraz dwa razy ile, żeby otrzymać 6 godzin? Oczywiście pewnie już wiecie, że w kwadrat trzeba wpisać 3 godziny. Tyle czasu potrzeba, żeby przepłynąć łódką. I to są te zadania trudniejsze. Tutaj oznaczone gwiazdką, warto je sobie przerobić. Zadanie piąte. Delfin może płynąć z prędkością 45 km na godzinę. Ile czasu zajmie mu przepłynięcie z tą prędkością dystansu 540 km? W matematyce czas oznaczamy literką T od angielskiego słowa time. No i teraz liczymy sobie T to się równa. I tutaj będziemy mieli 540 km przez 45 kilometrów na godzinę. No i teraz, jeżeli możemy to oczywiście albo pomnożyć pisemnie, albo wykonywać skracanie etapowo. Ja może tutaj spróbuję to zrobić od razu pisemnie. Czyli mam 540 podzielić na 45 i w 54 45 zmieści się 1, 1 razy 45 to 45. Odejmujemy, pożyczamy tutaj, czyli mamy 14 odjąć 5 to 9, 4 odjąć 4 to 0 i 90 podzielić na 45. Wydaje mi się, że jest to proste dzielenie, bo
9045 zmieszczą się dokładnie 2, czyli 2 razy 45 to jest 90. I tutaj będzie 12 godzin, bo tutaj jednostką będą te godziny. Teraz moi drodzy, które zadania warto sobie przećwiczyć? Warto sobie przećwiczyć dużo tutaj zadań, drugie, trzecie, czwarte ze strony 165 i siódme i ósme ze strony 165. Przy zadaniu 9 i 10 jest dla chętnych, postawiłem gwiazdkę. Są to zadania z podwyższonym stopniem trudności. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia i powodzenia.